Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Krzysztof Gwiazda, prezes Fundacji Gwiazd. Jest Krzysztof Gwiazda, nadprezes. Jeszcze się nie słucham. Ja jestem producentem programu Nasza Ziemia Matka, który dzisiaj ma premierę w Koninie. Dzięki gościnności Konińskiemu Domu Kultury, dzięki przychylności pana Mariusza i pani Justyny Urbaniak i Fundacji Barwy Kultury oraz Studio Piosenki Hit, my dzisiaj gościmy u państwa. A jest to premiera programu edukacyjno-ekologicznego, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności. I do projektu zaprosiliśmy, ponieważ znamy pana Mariusza z jego bardzo dobrych walorów edukacyjnych, jako fajnego kumpla, pedagoga, wokalistę. I kilkakrotnie mieliśmy przyjemność spotkać się podczas różnych wydarzeń artystycznych. Kiedy dowiedzieliśmy się, że otrzymaliśmy dofinansowanie na ten projekt i realizację tego projektu w kilku miastach Polski, ja sobie myślałam, ja bardzo chcę ten program zrealizować właśnie z Mariuszem, bo widziałam, jak pracuje, widziałam jego osiągnięcia i wiedziałam, że będzie to na pewno ciekawe przeżycie. I dzisiaj my się z wami dzisiaj zaprzyjaźniamy i wspólnie z wami zaczynamy tą przygodę, bo ta przygoda u was już trwa. Rozpoczęła się jesienią rekrutacją do zespołu wokalnego, który dzisiaj zaprezentuje nam premierowe wykonania piosenek, do których muzykę skomponował Krzysztof Gwiazda. Takie nazwisko, proszę państwa. Teksty napisała pani Anna Bernat. Warszawy. Jesteśmy bardzo przyjaźni, pisze do pani Ani, pisze bardzo, bardzo dużo piosenek. Także współpraca idzie i cały czas aktywnie i cały czas pisze nowe piosenki. Poetka to jest znana poetka twórczości dziecięcej. Państwo być może pamiętają z programów telewizyjnych Ala i As, Domisie. To wszystko jej produkcja, wszystko jej teksty. Scenariusze do planu, tak i do wielu innych słuchowisk wyszły spod ręki pani Ani Bernat, więc dla nas jest także dużą przyjemnością i zaszczytem, że przygotowuje i pisze dla nas teksty. Ale i dzisiaj przyjechaliśmy i znaleźliśmy się też w przepięknej scenografii. Słuchajcie, pracujemy tutaj motylki. Wiemy, że rodzice przygotowywali też te motylki. Brawa dla rodziców, brawa dla rodziców. Bardzo dziękuję pani Katarzynie Jakowskiej i pani Małgorzacie Kazuń, która poprowadziły warsztaty artystyczne i przygotowały te dekoracje i ta dekoracja pojedzie z nami w przyszłym roku na Mazury i razem z dziećmi. Bo program składa się z kilkunastu elementów. My dzisiaj mamy premierę, pierwszy występ artystyczny naszych dzieci i młodzieży, ale wiosną 2023 będziemy nagrywali w studiu muzycznym wybrane utwory, a następnie pierwszy tydzień września wyjeżdżamy w nagrodę. Pierwszy weekend września. Uczestnicy ze wszystkich lokalizacji, będzie nas ponad 100 osób. Wyjeżdżamy na Mazury do miejsca, które nazywa się Miejsce Inicjatyw Twórczych Kacze Bagno. A to jest bardzo piękne miejsce, to nie jest Kacze Bagno. I tam damy wielki koncert. 100-osobowy chór, połączymy wszystkich naszych wykonawców. A poza tym będziemy mieli do dyspozycji pola, łąki, przeróżne warsztaty artystyczne, ekologiczne, pieczenie chleba, lepienie garnków. Także uczestników, którzy poświęcili swój czas, przychodząc na próby, ucząc się tekstu, będzie to nagroda, wyjazd z nami, z panią dyrektor, z panem Mariuszem i panią Justyną. Więc ja chciałabym bardzo podziękować, bo powiem wam, że dzisiaj byłam pierwszy raz na próbie. Mój mąż przyjeżdżał wcześniej na warsztaty i jestem zachwycona pracą i efektem pracy waszych dzieci i
Pani Justyny i Pana Mariusza, różnorodnością, tanecznością, śpiewnością, uśmiechem dzieci. Zresztą sami zobaczycie, jak to wygląda i jak to brzmi. I ja już zapraszam na scenę naszych artystów, na których przyszliśmy. Zaczynać, proszę Państwa, piosenką. Tak prawdę mówiąc, jutro też spotykam się z Panem Mariuszem, na konkursie piosenki kryształowy Kamerdon. I tam moja piosenka, muszę się pochwalić, dostała trzecie miejsce, czyli brązowy Kamerdon. Jest ta piosenka o tytule Dla chwili tej. Chciałbym tę piosenkę zaśpiewać. Zazwyczaj śpiewają moje uczennice, studentki tę piosenkę, natomiast dzisiaj zaśpiewam ja. Dobrze? Dla chwili tej. Bardzo proszę. Wielka susza pod stopami nie wyrasta nawet chwast, jak na boi się nie mamy nawet w rzekach wody brak. Słońce grzeje nieprzytomnie, z nieba zamiast deszczu żar. Ziemia się o wodę prosi, woda wielki nie bada. Dla chwili tej, co cieszy życie, chcę cieszyć się każdy dnie. Na tej Saharze Fata Morgana wiem tylko tyle, ile wiem. Dla chwili tej, co zniesie życie, mam swoje miejsce w ciemieniu dnia. Dokładnie wciąż, choć prawdę znam, co anioł z losem tutaj gra.
fajnie. No dobrze, to rozpoczynamy, proszę Państwa. Witamy Cię, nasza Matko Ziemia. Dzisiaj zielone z Tobą zagramy. Zielony las, łąki z kwiatami. Witamy Cię, nasza Matko Ziemio. Dziś Tobie od serca wyśpiewamy. Codziennie mieć nadzieję. Z uśmiechem iść przed siebie, gdy nawet źle się dzieje. Piosenkę pięknie.
piosenkę mamy tutaj aktora, proszę Państwa, tutaj pan młody Urbaniak już tutaj zaśpiewa. Piosenkę pięknie się zaśpiewa Maja Bartczak i Justyna Gradomska. Brawo, brawo! Czysta woda i zieleń bujna.
Kwiaty w ogrodach. Piosenkę Ekro Dzieci zaśpiewa Lena Żelewska. Brawo. Alicja Sękowska. Brawo, brawo. I Zosia Cydrykowska. Już to dajmy panu nie wypasł, proszę. Pięknie, Lena Żelewska.
Alicja Sękowska i Zosia Cyperkowska. Brawo, brawo jeszcze raz! To lupa, kolega, piszcie, proszę Państwa, to nie na moje strony, żeby było, ja bym nie dał rady tam. I śpiewasz jeszcze, tak tutaj mówiłem dziewczynom, róbcie, bawicie się, macie, robić, możecie robić co chcecie, jeśli chodzi o ruch, także wymyśliły, to wszystko ich choreografia. Brawo, brawo dla niej! Dzięki! Dobrze. Nie lękajmy się losu, nie lękajmy marzyć, śnić. Uśmiechajmy się, to sposób, który nam pomaga żyć. Po co żal i łzy po nocach? Po co w smutkach gubić się? Otwierajmy w naszych oczach coraz inny, dobry dzień. Piosenkę Nie lękajmy się zaśpiewa Majka Rubel i Kalina Radomska. Nie lękajmy się losu, nie lękajmy
wielu różnych miejscach ziemi. Gdy ktoś kocha, ktoś odchodzi. W tylu różnych miejscach ziemi ktoś umiera. Ktoś się rodzi. W tylu różnych miejscach ziemi ktoś się śmieje, gdy ktoś płacze. W tylu różnych miejscach ziemi ktoś do innych serc kołacze. Piosenkę Ziemia Matką Wszystkich zaśpiewa Alicja Zielińska i Pola Amstrzak. Brawo, brawo, prosimy. Matką Wszystkich, wszyscy.
Alicja Zielińska, Pola Antrzak. Brawo, brawo! Ktoś może wytłumaczy, objaśni nam ten fakt. Dlaczego Zina tańczy? Od kiedy? Na czyj znak? Jak na tej drodze mlecznej nagle zjawiła się? Czy ziemskie życie wieczne? Naprawdę, kto to wie? Piosenkę Kula Kuleczka, to specjalna dedykacja dla pana tutaj, do akustyka. Zaśpiewam piosenkę Julia Łeptańska i Marcelina Staszek. Prosimy bardzo. Od świtu błękitnym kołują, kołują skrzydlate stworzenia. Niech zieleń na ziemi nie kończy się nigdy, niech wiecznie nam kwitnie Matka Ziemia. Piosenkę Kochajmy tę Ziemię zaśpiewa Mariusz Urbaniak. Brawo! Thank you.
jeden od świtu błękitnym. Kołują, kołują skrzydła te stworzenia. Niech zieleń na ziemi nie kończy się nigdy. Niech wiecznie nam kwitnie Matka Ziemia. Pamiętajmy codziennie o słowach papieża Franciszka.
Ziemia została nam powierzona, aby była dla nas matką zdolną dać każdemu to, co jest konieczne do życia. Ziemia nie jest dziedzictwem, które otrzymaliśmy od naszych rodziców, lecz pożyczką, jaką dają nam nasze dzieci, abyśmy ją chronili i przyczynili się do jej rozwoju i z powrotem im przekazali. Ziemia jest hojna, nie szczędzi niczego temu, kto o nią dba. Nasza matka Ziemia, matką naszą jest. Wymaga szacunku, a nie przemocy, czy co gorsza, arogancji. Powinniśmy ją przekazać naszym dzieciom doskonaloną, zachowaną, ponieważ była pożyczką, którą one nam dały. Wszyscy tutaj na naszej planecie, na naszej matce Ziemi, żyjemy dla niej, uczymy się i bawimy. Pracujemy dla niej, kochamy ją i śpiewamy dla niej. Krzysztof? I? Krzysztof. I Kuleczka. I Kuleczka.
Drodzy Państwo, to ja może teraz chciałbym podziękować za to, że Krzysztof kompozytor i jego małżonka, że tak powiem, zarządzająca tym projektem, zaufali nam i powierzyli nam taką pracę właśnie, ufając, że uda się wszystko zrobić. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz Agnieszce, Krzysztofowi. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować tej dyrektor Rzeczyni Polskiej za to, że przyjęła nas tutaj, w tym Domu Kultury, że ugościła nas. Nigdy nie ma słowa nie, jak tutaj dzwonię bądź przechodzę, więc dzięki temu jesteśmy tutaj, możemy, Państwo możecie słuchać swoich pociech, a my możemy gościć, próbować i tak dalej. Oczywiście również dziękuję Pani Małgosi i Pani Kasi, które stworzyły w głowie najpierw, a później włącznie z rodzicami, którzy pomagali, że tak powiem, w układaniu. Nauczył się już tata, tak? Nauczył się. Czyli nauczył się. No, nauczymy też tatę. Dziękuję bardzo Panią. Oczywiście dziękuję Pani Jedynie, która jest prezesem Fundacji Banku Kultury i, że tak powiem, nad tym wszystkim czuwa, żeby to się wydawało. Ja też bym chciał podziękować mojej małżonce, żeby nie być tak, chyba Agnieszka Szkoł Gwiazda, dziękuję bardzo, bo w tej grzybie Agnieszka to widzę. Chciałbym, bo młodzież ma taki skromny dar podziękowania dla Pani i dla Pana również. Zapraszam. Dla Pana Krzysztofa. Dziękuję bardzo. Dla Pani Prezes Fundacji również tam. A ja to, słuchajcie, dla mnie kwiatem jest to, że Wy jesteście tutaj. Tak, że Wam się chce i że chcecie pracować, chcecie ćwiczyć, chcecie się rozwijać. Chociaż, drodzy Państwo, dla wielu z nich, dla większości z nich, śpiewanie w chórze to jest w ogóle totalna nowość, totalnie nie jest stylistyka, ale podjęli wyzwanie i jak? Udało się? Dlatego dla mnie to jest największy sukces i cieszę się, że Wam się chce, że spotykacie się po lekcjach, w weekendy, pracujecie, ćwiczycie. No i co, nie będę gadał dłużej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i Państwu za to, że przybyliście. Wszystkim. Dziękuję. To korzystając z okazji, że wszyscy już wszystkim pięknie podziękowali, ja chciałam przede wszystkim Mariuszowi, bo to Mariusz jest takim dobrym duchem w paru już ładnych przedsięwzięć, które udało nam się w Konickim Domu Kultury zorganizować. Teraz pracujemy nad kolejnym. Myślę, że będziemy mieli okazję Państwa gościć, bo już myślę, że na przełomie kwietnia, może w maju, odbędzie się spektakl, taki duży spektakl muzyczno-taneczny, w którym zaangażowane będzie właśnie studio i fundacja Państwa Urbaniaków i Koniński Dom Kultury, nasi młodzi tancerze. Także już dzisiaj serdecznie na to Państwa zapraszamy. Dzisiaj dziękuję przede wszystkim za to, że ci młodzi artyści tak z taką wielką pasją podeszli do tego tematu. Życzę Wam, żeby Wam nigdy tej pasji nie zabrakło. Dziękuję Państwu za to, że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie i mówimy do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy dalej. Być z Wami to wielkie szczęście. Dziękujemy bardzo. Kłaniamy się teraz dla młodzieży. Życzymy miłego wieczoru i dobrego weekendu. Dziękujemy za przyjście. Serdecznie dziękujemy.